Dzień dobry, witam cię serdecznie w kolejnym odcinku Małej Firmy Bez Mitów. I dzisiaj mam ochotę wziąć na tapet taki temat, który u jednych powoduje wieczne wyrzuty sumienia, u innych przez innych jest bardzo, bardzo unikany, a u jeszcze innych prowadzi do takiego ogromnego napięcia i do takiego czasem aż poczucia, że jestem niewolnikiem własnego biznesu. Mówię o konsekwencji, o regularności, o takiej systematyczności działania. I to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Chcę troszeczkę rozwiać mity wokół tego zagadnienia. To jest bardzo ciekawe zagadnienie, dlatego że jakoś tak odruchowo, gdzieś tam w tyle głowy, wszyscy pewnie się zgadzamy, że bez konsekwencji, bez regularnego, konsekwentnego działania, bez pewnej systematyczności, no trudno prowadzić biznes. Proste. Jeszcze trudniej mieć efekty w tym biznesie. I teraz sobie tak przypominam, że kiedy podsumowywałam ostatni rok w mojej firmie i zrobiłam taką godzinną prezentację, w której pokazywałam od podszewki, co się działo w mojej firmie, to właśnie to był jeden z głównych moich punktów, kiedy podkreślałam, co zadziałało i co spowodowało tak spektakularne efekty, tak spektakularne wyniki, to jednym z powodów była konsekwencja działania. To było po prostu trzymanie się określonego kierunku, konsekwentnie, z koncentracją dokładnie na tym działaniu. I teraz, okej, czyli mniej więcej się co do tego wszyscy zgadzamy, ale samo słowo konsekwencja i samo słowo systematyczność jest niekoniecznie fajne i niekoniecznie lubiane. Jak do tego podejść? Po pierwsze, od czego już zaczęłam, czyli bardzo często widzę, że wpadamy w jakieś takie dwie skrajności. Albo stwierdzam, że jestem totalnie artystyczną duszą, ja totalnie się nie nadaję, ja tylko spontanicznie działam, nie nadaję się do żadnej systematyczności i po prostu nie potrafię działać w takiej konsekwencji. Jakie są efekty? No, pierwszy efekt jest oczywiście taki, że no, że nie masz efektów. Pierwszy efekt jest taki, że nie masz efektów. No, ciekawie powiedziane, ale dokładnie tak jest. Że próbujesz tego i tego i tego i tego i nigdzie tych efektów nie ma. I to jest pierwszy rezultat takiego wybrania tego bieguna, bo patrzymy na to jak na takie całe spektrum. Pierwszy rezultat jest taki, że nie masz efektów, próbujesz realizować 1000 pomysłów, no ale żaden nie jest doprowadzony do końca, albo jakby żaden nie uzyskał aż tyle twojej uwagi i tyle systematycznego działania, żeby miał szansę zaowocować, nie? I to jest jeden problem. Ale drugi problem w tej sytuacji jest taki, że gdzieś tam z tyłu głowy cały czas mamy jakieś poczucie winy, cały czas mamy jakieś wyrzuty sumienia, cały czas mamy takie refleksje na zasadzie, no gdybym tylko umiała to robić bardziej regularnie, gdybym tylko nie miała tak dużo na głowie, gdybym tylko potrafiła jeszcze skupić się na tym, gdybym tylko potrafiła robić to bardziej regularnie, to byłyby efekty, nie? Czyli z jednej strony wybieram taki sposób działania, no bo uważam, że taka jest moja natura. Z drugiej strony mam poczucie, że to mi nie, widzę, że mi to nie daje efektów i mam poczucie, że mi to, że jakby tu leży przyczyna tego braku efektów. Z drugiej strony, jakby drugi biegun tego spektrum, to jest część przedsiębiorców, którzy działają dokładne przeciwieństwo, czyli mają ściśle określone plany na wszystko, każdy projekt mają rozpisany, tralalala, w kalendarzu, siadają do pracy, jedziemy według kalendarza, to, 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 zero, jakby zero odstępstwa. I to może się wydawać nawet lepszą drogą, tak? No bo jeżeli masz jakiś plan, masz jakiś pomysł, rozpisujesz go na plan, potem ten plan konsekwentnie realizujesz dzień po dniu, dzień po dniu, dzień po dniu, kiedy decydujesz, postanawiasz, że będziesz codziennie ćwiczyć i to codziennie ćwiczysz, tylko że jaki jest wtedy problem? Problem jest taki, że nie uwzględniasz różnych fluktuacji, które mogą się zdarzyć po drodze. Nie uwzględniasz, że życie jest życiem. Nie uwzględniasz, że my jesteśmy tylko ludźmi. Możemy mieć czasem naprawdę słaby dzień. Może być tak, że naprawdę dzisiaj nie mam ochoty czegoś robić. Może być tak, że wiesz, że w ogóle w firmie coś się wydarzy i nie mam możliwości tego zrobić. I co wtedy robię? I wtedy jestem w ogromnym napięciu, w ogromnym stresie, bo przecież wiem, że trzeba działać konsekwentnie, że trzeba działać regularnie, a ja zaniedbałam jeden dzień. I o rany, jakie to konsekwencje przyniesie, tak? Nie mogę zaniedbywać ani jednego dnia. Ryzyko jest też takie, że wpadniesz w wypalenie. No bo nie da się funkcjonować w taki sposób non-stop.
Czyli nie uwzględniasz natury życia, nie uwzględniasz natury biznesu, że w biznesie ciągle coś się dzieje, ciągle coś, są jakieś fluktuacje, i nie uwzględniasz też natury człowieka, samego siebie, że my po prostu jako ludzie nie jesteśmy robotami, nie jesteśmy maszynami, a nawet maszyny czasem potrzebują takiego, wiesz, postoju po to, żeby zrobić przegląd, wymienić jakieś części albo po prostu coś się zepsuje i trzeba naprawić. A tymczasem, kiedy jesteś na tym skrajnym biegunie, to wymagasz od siebie, żeby działać bardziej nieprzerwanie i bardziej systematycznie niż maszyny w fabryce. I to też jest niewykonalne. Wypalenie w takiej sytuacji musi przyjść. I teraz dzisiaj Cię zaprosiłam na spotkanie po to, żebyśmy sobie troszkę naprostowali te nasze wyobrażenia o regularności i systematyczności. Czy to oznacza, że kiedy jestem konsekwentna, kiedy jestem regularna, kiedy coś robię systematycznie, to znaczy, że to wszystko musi być nudne, że ja rzeczywiście muszę dzień w dzień, dzień w dzień, 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 dzień w dzień, po prostu jak ten urzędnik na poczcie przybija te pieczątki, przybija te pieczątki, przybija te pieczątki, aż po prostu w głowie mu się zlosuje od przybijania pieczątek. Już sam nie pamięta, co przybił i gdzie. Czy naprawdę tak nudna musi być konsekwencja i czy tak uciążliwa musi być konsekwencja? Moim zdaniem nie. I o tym Ci dzisiaj chcę powiedzieć. To jest dla mnie absolutnie najważniejsze, że moim zdaniem to wcale nie chodzi o nudę, to wcale nie chodzi o taką jałowość, to wcale nie chodzi o bezmyślne wykonywanie czegoś. Absolutnie nie. Ja Ci chcę pokazać to z innej strony. Bo oczywiście, że do tego tematu zainspirowała mnie jakaś rozmowa z przedsiębiorcą i właśnie jakieś takie dyskusje na ten temat, że ta konsekwencja, że ta regularność, że ta systematyczność jest niefajna, nieprzyjemna, nikt tego nie lubi, nikt taki tak naprawdę nie jest w głębi duszy, a jednak gdzieś tam mamy przekonanie, że to jest niezbędne. Tak, tylko zastanów się, o co chodzi tak naprawdę w tym wszystkim. O co chodzi tak naprawdę w tym wszystkim? Tak naprawdę chodzi o Twoje zobowiązanie się do robienia czegoś. Nie wiem, jak Ci się kojarzy słowo zobowiązanie. Ja swego czasu, kiedy się nad tym zaczęłam zastanawiać, to wyszło mi, że właśnie samo słowo, że się zobowiązuje do czegoś, mi się kojarzy bardzo. Nie kojarzy mi się z wolnością i z moim wyborem, tylko mi się kojarzy z tym, że jak się zobowiążę, to później już będę musiała w kółko to samo robić. Czyli jest to bardzo takie, już jeszcze nie zaczęłam, a już jestem zestresowana. Czyli jest to jakieś zaprzeczenie mojej wolności. Więc już z góry podchodziłam negatywnie do samego tego słowa, nie mówiąc o zrobieniu, o zobowiązaniu się do czegoś i robieniu w ten sposób czegoś konsekwentnie i powtarzalnie. I teraz, kiedy zaczęłam się nad tym zastanawiać, bo tak jak mówię, zainspirowała mnie do tego tematu pewna rozmowa, kiedy zaczęłam się nad tym zastanawiać, jak to jest u mnie, czy ja faktycznie jestem konsekwentna, czy ja faktycznie robię pewne rzeczy regularnie, to jest bardzo ciekawe, bo powiedziałabym, że i tak i nie. Bo popatrzmy na to tak wiesz, w bardzo prosty sposób. Czy ja regularnie ćwiczę na przykład? No właśnie, ja w zasadzie niczego regularnie nie ćwiczę, bo czasem to jest, czasem poćwiczę to, czasem poćwiczę coś innego, czasem trochę jogi, czasem trochę rytów, czasem jakiejś tam innej gimnastyki, a czasem coś jeszcze. Czyli można by powiedzieć, że wcale niczego regularnie nie robię, ale ćwiczę codziennie. I to robi różnicę. Czyli mało tego, ćwiczę w różny sposób. Ćwiczę, wiesz, w różny sposób dostarczam sobie ruch, ale robię to codziennie. Albo jeżeli ominę jakiś dzień, to znowu wracam do tego rytmu. Czyli nie o to chodzi, żeby robić non-stop to samo, ale żeby wracać do tego rytmu, żeby to było, wiesz. Czy medytuję codziennie? Nie. Czy robię coś takiego regularnie? Nie. Robię różne rzeczy, żeby pracować z moim mindsetem i robię je codziennie, ale to może być każdego dnia inna rzecz. Jednego dnia to może być spacer w lesie, drugiego dnia to może być medytacja, trzeciego dnia to będzie praca z zeszytem, a czwartego dnia to będzie siedzenie i nic nie robienie na przykład. Z moim mindsetem pracuję zawsze i pracuję codziennie. Czy regularnie, czy na przykład, czy ja regularnie tworzę treści, piszę na przykład na mojego bloga? Nie. Ja regularnie tworzę codziennie jakieś nowe treści marketingowe dla mojej firmy, ale czasem coś nagrywam, czasem wskakuję na live'a, czasem piszę coś na bloga, czasem piszę po prostu post, a czasem piszę newsletter. To są najróżniejsze rzeczy. Czyli to nie jest tak, że to, co robię, to musi być nudne. Tak naprawdę kluczem
I to jest to, co chcę u Ciebie odczarować. Tak naprawdę kluczem jest to, żeby to robić, wiesz, systematycznie, dzień po dniu, dzień po dniu, dzień po dniu, ale dopuszczam taką możliwość, że dzisiaj słabo mi to wyszło, to może chociaż zrobię trochę. Jutro mam wenę, euforię i flow, więc zrobię więcej. Pojutrze, na przykład, weźmy taki prosty przykład, bo na przykładach najlepiej tłumaczyć. Weźmy taki prosty przykład marketingu. To bardzo często w małych firmach to jest taki wieczny ból głowy i wieczny wyrzut sumienia, że wiem, że trzeba się zająć marketingiem i coś z tym marketingiem zrobić, ale ciągle na to nie mam czasu. No okej, no ale to może możesz się zająć codziennie jakimś jednym małym kawałkiem tego marketingu, ale codziennie na przykład będziesz na to mieć czas. Albo nie wiem, no co drugi dzień, ale wiem, że na początku, kiedy się wyrabia nawyki, lepiej to robić codziennie, bo po prostu szybciej wyrobisz sobie nawyk. Kiedy próbujesz coś robić co drugi dzień, no to po prostu dyscyplina siada. Ale kiedy robię coś codziennie i nawet jeden dzień mi wypadnie i po prostu nie zrobię, to i tak na drugi dzień wrócę do mojego nawyku i wrócę do mojej dyscypliny. I popatrz, używam takich trudnych słów jak dyscyplina, jak konsekwencja, jak regularność, jak systematyczność, ale one nagle jakby nie brzmią tak ciężko. Ja nie czuję się już uwięziona, tak jak mówiłam na początku, tych dwóch spektrum tego kontinuum, regularność i konsekwencja. Ja się nie czuję umęczona, ja się nie czuję wypalona, ja mogę każdego dnia robić coś innego. Ważne, żeby te różne kroki, które robię każdego dnia, żebym A, robiła je codziennie, B, żeby to były kroki mniej więcej w tym samym kierunku, a nie znowu od sasa do lasa, spontan, total spontan, nie? I kiedy tak działasz, to nagle twoje działanie zaczyna przynosić efekty. Bo ja tu użyłam, może też trochę nieszczęśliwie, użyłam takiego ogólnego przykładu marketingu, ale kiedy ja będę zajmować się moim marketingiem na zasadzie jak o jednym wielkim workiem marketingowym, no to rzeczywiście w ramach tego marketingu moje działania mogą być bardzo chaotyczne. Więc warto jeszcze bardziej się skupić, że na przykład ja sobie przez najbliższe kilka miesięcy stawiam za cel, nie wiem, rozwinąć moją obecność w jakimś konkretnym kanale mediów społecznościowych, na przykład, albo w dwóch kanałach. Wybieram sobie dwa kanały i stawiam sobie za cel, że przez najbliższy miesiąc czy 3 miesiące będę się koncentrowała na jakby rozwinięciu mojej obecności, moich zasięgów w tych dwóch kanałach mediów społecznościowych. I co mogę zrobić? Jeżeli będę codziennie się zastanawiała, dobrze, to co mogę zrobić dzisiaj? Dzisiaj napiszę post, super. Jutro uzupełnię na przykład mój profil. Pojutrze wejdę na różne tematyczne grupy i sprawdzę, czy mogę tam gdzieś udzielać się jako ekspert, czy mogę tam zaistnieć. A może sprawdzę, jakie mam możliwości reklamowania się w innych grupach i zrobię sobie listę takich grup. Czwartego dnia znowu puszczę jakiś fajny post na którymś z moich kanałów. Piątego dnia poszukam znajomych na tych kanałach, żeby rozszerzyć moje zasięgi. Rozumiesz? Ja nie muszę robić w kółko tego samego aż do wymiotów, tylko mogę. Cała ta regularność i cała ta konsekwencja polega na tym, że ja każdego dnia robię krok. Tylko że te kroki nie muszą być identyczne. Wiesz, ja dużo chodzę po górach i dla mnie, mi to bardzo przypomina, kiedy się wchodzi na wysoką górę. Dlaczego udaje ci się wejść na wysoką górę? Ja bardzo często mam ten odruch, że kiedy rano staję, najczęściej jeszcze zaspana, bo kiedy tam latem się wcześniej rano wychodzi i ledwo świta, i ja taka zaspana patrzę na tą górę, mówię, Boże, jak ja na nią wejdę, to jest w ogóle niewykonalne. To mi się wydaje niewykonalne. Jak to się staje, że ja po kilku godzinach jestem na szczycie? To się staje tak, że robię krok za krokiem, krok za krokiem, krok za krokiem, krok za krokiem. Jeden krok jest dłuższy, jeden krok jest krótszy. Jeden krok jest taki bardziej uważny, bo przeskakuję przez strumyk albo staję na śliskim kamieniu. Drugi krok jest taki, że muszę wyżej podnieść nogę, bo właśnie jest jakaś skała. Trzeci krok jest w ogóle takim, wiesz, tip-topkiem, bo idę po wąskiej ścieżce. Ale krok za krokiem. Każdy krok może być inny, ale krok za krokiem nagle staję na szczycie. I no, dla mnie góry i chodzenie po górach są po prostu nieskończonym źródłem inspiracji i analogii do prowadzenia biznesu, bo tak właśnie prowadzisz biznes. Wiesz, jest takie powiedzenie,
Czy jesteś w stanie takie powiedzenie, no powiedzenie w zasadzie takie pytanie, czy jesteś w stanie zjeść to na jabłek? Wiesz, pierwsza odruchowa odpowiedź brzmi nie, no w ogóle, no jak, no nie ma takiej możliwości, żeby jedna osoba zjadła to na jabłek. A co jeżeli będziesz jeść po jednym jabłku dziennie? To tylko powstaje pytanie, ile czasu ci zajmie zjedzenie tony jabłek. I dokładnie tak jest z twoim biznesem. Kiedy będziesz robić mały krok codziennie, to naprawdę no limits. Nie ma granicy przed tobą, jeżeli będziesz robić mały krok codziennie. Tymczasem my bardzo często nam się wydaje, że trzeba robić nie wiem jakie wielkie rzeczy. Robimy wielkie i nic z tego nie wychodzi. Najważniejsze są te małe kroki codziennie. Dlatego ta konsekwencja, dlatego ta systematyczność ma takie znaczenie, żeby twój biznes się rozwijał. Dlatego tak dużo jest o tym mowy. I teraz, jeżeli my niby intelektualnie rozumiemy to, że to trzeba mały krok, mały krok, mały krok, mały krok, ale jeżeli my, po pierwsze, nie wyznaczymy sobie kierunku, tak jak ja, wiesz, widzę tą górę i idę na tą górę, najczęściej jest jeszcze jakiś szlak, który na tą górę prowadzi, więc po prostu, albo ścieżka, czyli po prostu nie miotam się, tak, trochę tu, trochę tu, trochę tu, trochę tu, bo bym w życiu nie wyszła. I choćbym nie wiem, ile kroków postawiła, to bym nie doszła na tą górę. Tylko idę ścieżką. Okej, czasem ta ścieżka idzie za kosami, ale pewnie prowadzi na ten szczyt. A to nie jest tak, że ja się miotam. I cały czas jestem na dole i się miotam. I każdy krok jest w inną stronę. Ważne jest to wyznaczenie kierunku, a później konsekwentnie krok do przodu, krok do przodu, krok do przodu, krok do przodu. Nawet jeżeli muszę ominąć jakąś przeszkodę, to później znowu stawiam krok do przodu, krok do przodu, krok do przodu. I teraz to jest pierwszy problem jest taki, że nie wyznaczamy celów, ale drugi problem jest właśnie taki, że troszeczkę sobie źle wyolbrzymiamy temat konsekwencji i systematyczności, albo źle go rozumiemy. I to jest mega ważne, że tak naprawdę konsekwencja i systematyczność nie oznacza, że każdy twój krok jest identyczny, wręcz przeciwnie. Na tym polega biznes, przedsiębiorczość, na tym polega uczenie się, że robię jakiś krok i patrzę, tak nie działa, w ten sposób to sobie za chwilę skręcę nogę. Nie. Lepiej spróbujmy trochę inaczej postawić ten krok. Cały czas pamiętając o kierunku, ale spróbujmy to obejść z boku. I to jest o tym. Czyli moje kroki mogą się różnić od siebie. Regularność nie polega na tym, że ja w kółko robię to samo i po prostu już mam odruch wymiotny. Regularność i konsekwencja polega na tym, że ja cały czas krok za krokiem dążę w tym samym kierunku. Zastanawiam się, w jakich dziedzinach to będzie miało zastosowanie u ciebie, z czym się aktualnie zmagasz, ale mam nadzieję, że to krótkie rozróżnienie będzie ci pomocne i to pomocne na co dzień i życzę ci wielu małych, ale konsekwentnych kroków w dobrym kierunku, dobrym dla ciebie. Wszystkiego dobrego ci życzę i do zobaczenia.